Witajcie wszyscy w Kuchni Marioli. Dzisiaj przygotujemy ekspresową, smaczną i zdrową sałatkę makaronową z warzywami, kiełkami, serem feta i nie tylko. Zapraszam Was na krótki filmik i do wspólnego przygotowywania tej pysznej sałatki. Do przygotowania sałatki makaronowej z suszonymi pomidorami i warzywami potrzebujemy pół opakowania makaronu penne lub kokardki. To jest 250 g ugotowanego i ostudzonego. 100 g sera fety, 4 łyżki ziaren słonecznika, które ubrażymy, kilka pomidorków koktajlowych, czerwona cebula, pół opakowania kukurydzy, dowolne kiełki, papryka jedna lub pół, ale proponuję dodać pół. Do tego będzie świeży szpinak, jedna wielka duża garść i kilka suszonych pomidorów oraz oliwa z tych pomidorów. Przygotujemy również sos z oleju, soku cytryny, czosnku, musztardy, soli, cukru i pieprzu. To chyba wszystko. Resztę składników podam w trakcie przygotowywania sałatki. Uprażymy teraz słonecznik. Na małą patelnię wlewamy około łyżkę oleju. Sypujemy słonecznik. Należy go posolić. I mieszamy, aż ładnie się podpiecze. Uprażony słonecznik przesypujemy do miseczki i studzimy. Cebulę, paprykę, ser feta oraz czerwone pomidory kroimy w kostkę. Natomiast pomidorki koktajlowe przetniemy na pół lub na ćwiartki. Do dużej miski przekładamy makaron. Dodajemy kukurydzę. Pokrojoną cebulę, umyty szpinak, dodajemy czerwoną paprykę, dodajemy ser fety, pomidory drobno kroimy, tak aby miały jak najmniejsze kawałki, wpierw w paseczki, później w kosteczki. Dodajemy suszone pomidory, dodajemy pomidorki koktajlowe, do tego kiełek tyle, ile uważacie za słuszne, może być nawet całe opakowanie i część prażonego słonecznika. Część zostawimy do posypania sałatki. Przygotujemy teraz sos winegret. Do miseczki wylejemy około 4-5 łyżek oleju. Może to być olej z suszonych pomidorów lub olej sałatkowy. Do tego jedna łyżeczka cukru. Sól opcjonalnie. Ja dam pół łyżeczki, niecałe pół łyżeczki soli, niecałe pół łyżeczki pieprzu. Dwa ząbki czosnku przeciśnięte przez praskę, dwa takie mniejsze ząbki, może być jeden duży. Do tego łyżeczka musztardy, około łyżka soku z cytryny i sos dokładnie mieszamy. Mamy ładnie utarty sos winegret, nadający się do dodania do sałatki. Do sałatki wlewamy cały nasz utarty sos i dokładnie mieszamy. Najlepiej to zrobić dwoma dużymi łyżkami. Tak przygotowaną sałatkę przekładamy do mniejszych miseczek. Od razu podajemy lub przekładamy do jednej większej miseczki i podajemy na stół. Wierzch sałatki dekorujemy kiełkami i posypujemy prażonym słonecznikiem. Tak więc porcję sałatki nakładamy i możemy od razu ją podawać. Jeszcze spróbujemy tej sałatki. Pycha.
Rewelacyjne kiełki, szpinak, słonecznik. Plus ser feta, suszone pomidory robią swoje. Jest po prostu przepyszna. I szybka w przygotowaniu. Kolorowa, smaczna i zdrowa. Kochani, subskrybujcie kanał. Będziecie na bieżąco z moimi filmikami. Ja już dziękuję za obejrzenie mojego filmiku i zapraszam na kolejne.